Cześć, witajcie moi mili, a to jest Assassin's Creed 3. Takie niestandardowe powitanie. Tak czy tak, postanowiłem, że nagram ten odcinek, a przed kolejnym odcinkiem, czyli przed tym środowym, sobie pochodzę po Bostonie i zdobędę troszkę tych pierdółek, typu właśnie te flagi, nie flagi, tylko punkty widokowe i tym podobne. A dzisiaj lecimy z fabułą, ponieważ to jest w Assassin's Creed najważniejsze. Tak jest, także otwarcie drzwi. Sobie wchodzimy do tego baru, czy tam cholera wie co to jest, tak? Tak, dokładnie. Sobie gadają, wszyscy śpiewają, grają. Taram, tam, tam. A my idziemy tutaj do Charlesa. Cześć, Charles. Co powiesz? Uwaga. Kolejny na liście. No, kliknąłem, rozpocznij. No cześć. No tak, tak. Charming. Oh, peace, Charles. He'll grow on you. Oi! Catherine, you fussock! Get back here! Daddy needs a drink. How fares the search? Maths and maps are not cutting it. What of your local contacts? We'll need to earn their trust before they'll share what they know. I have an idea on how we might be affecting that. There's a man who's taken to enslaving natives. Rescue him, and they'll owe us. Ona jest taka brzydka, no. Afraid not. Benjamin Churchwell. He's a finder and a fixer. He's also on your list. And there I was, wondering whom I might solicit next. Well done. Oj, Charles, jaki się tutaj zrobił wesoły. Idziemy. No, no, co ty robisz? No, na chwilę spojrzałem na prawy monitor, żeby tutaj sobie zobaczyć pewną rzecz. Ale, ty już widzę, wchodzisz w jakieś te mury, no. Interakcja. I tutaj co będziemy mieli? Czy już jakaś kastenka? Tak, przenieśliśmy się, dobrze. Także sekwencja druga, chirurg. Oj, zamknięte. Teraz patrzcie, co robi Charles. Jeb! Drzwi otwarte. Charles? Nieważne. Chciał coś powiedzieć, ale uznał, że jednak komentarz jest w tej sytuacji zbędny. Pytanie brzmi, skąd Kenway wie, że właśnie to jest ten doktorek? Ten Benjamin Church, czy jak mu tam jest. I'll show you how. Okej, podsłuchaj sąsiadów. No to cześć, sąsiady. Najgorzej, że znowu nie mogę biegać. Bez zabijania, okej. Ale ja tam nie poszedłem, w ogóle nie mogę już teraz iść. No, co się myszka ruszasz, no? Oj! To się na mnie patrzy. Nie mogę się ruszyć! Dobra, udało się. Czyli ludzie tutaj za bardzo, za dobrej opinii o nim niestety nie mają. Okej, czyli idziemy na górę.
zrobić synchronizację. A skoro już mi się tutaj trafił dach, no to sobie pójdę po dachach, tak. Oj, tu może być ciężko, ale jednak się ładnie udało. Ojej, mam przesrane. Biegniemy dalej i to będzie gdzieś tutaj, jest już jakiś kościółek. Także tu sobie weź na skocz, tutaj sobie też weź na skocz, tu też. Tutaj na lewo. I po drzwiczkę da się? Da się, czemu by miało się nie dać? Tam ktoś mnie zaczął widzieć, ale to można go spokojnie olać. I na samą górę. Tak, chyba tak. Tam jeszcze żadnego znacznika nie widzę, ale... Pewnie będzie centralnie na krzyżu, no tak. Jest i orzeł. Naciśnij E. No i synchra jest. Bardzo dobrze. Spacja, gdzie jest jakiś hopka? Tam jest hopka, idziemy. Tu jest tam jakieś dwa luje do przesłuchiwania. To tu się ich przesłucha. Za tego płotu. Dobra. Okej. Coś muszę sprawdzić. Dobra. W takim razie śmigamy dalej. Tamten coś insynuuje, to ja bym je chciał zobaczyć, ale mu nie wyszło. A no tak, bo on nie może jeszcze chodzić po drzewach, faktycznie. On to jeszcze jest ten głupi. Tu widzę, że są jakieś jest dwóch typa. Na szczęście nie chodzą, także dobrze. Ale tamci po prawej znowu chodzą, tutaj na radarze, tam. Jakiego celu? Jestem blisko. No spokojnie. Zaraz przeszukamy. Oni się nagle pojawili, no czujecie to? Ała, 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 ała. Jak oni zapindalają? W Unity by można się fajnie prześlizgiwać pod tymi stojaczkami, pod tymi stołami i tym podobne. Ale no to niestety nie jest Unity, tak. Perception is fundamental to the order. It guides the feet when running and climbing, informs the hands when striking and fighting. O, za mną nie idzie. No na szczęście nie. Informs the senses, and we begin to know. No czekaj, no chwila. Czekaj, przynajmniej się nie zdesynchronizuj, bo cię wtedy pindolne.
jednej nóżce, olo lolo. Już skaczę do ciebie. Patrz teraz, jeb. A widzisz, nic mi się nie stało. Chodź. Mam być dalej niezauważony, ta? No dobra. Co to da się przejść przez domek? O, patrzcie. Da, gówno się da, nie da się. Coś zbugowanego chyba. Chodź, idziemy tędy. Mamy 12, nie no, 10 minutę. 11 chciałem powiedzieć, kuźwa. No teraz już 12, bo jeszcze intro, tak tam dochodzi gdzieś. Teren strzeżony, ale gdzie mam się dostać? Tam gdzieś, dobra. Ten jest definitywnie najlepiej. I do tych drzwi, dobra, uwaga, pych, wchodzę. Ta, no, widzę, że... Ach. Oj, panie Charles, Charles chyba nie wie, co robić. Tam jest klucz, tak? A nie, mogą być trzy klucze, o Boże. W sensie w trzech miejscach, no to nie fajnie, nie fajnie. No! Kto mi zobaczył? Tak bardzo bez sensu. Nie mógł mi nikt zobaczyć. Ten po prawej stał tyłem, ten też stał tyłem. Gówno. Przynajmniej mam klucz. Trafiony za pierwszym razem. Always make these things so difficult, Benjamin. Merely provide me with recompense, and all shall be forgiven. I'll not pay for protection I don't need. Clearly, you do require protection. Else we wouldn't be here. Oh, very good. Now, what shall we do about our guest? Maybe. I take his hands. Put an end to his surgery. Maybe. I take his tongue. Put an end to his waggling. Or maybe. I take his cock. Put an end to his fucking us. So many options. I can't possibly decide. Take all three. No, oh, yeah. Hold a moment. Perhaps I was. Hasty in refusing earlier. I'm so very sorry, Benjamin. But that door has closed. Be reasonable, Silas. I rather think I was. But you took advantage of my generosity. I won't be made a fool a second time. Warto by go odbić jakoś, co? I fear I lack the constitution to bear witness to such barbarism. Come find me when you're finished, Cutter. You'll regret this, Silas, do you hear me? I'll have your head! No. I rather think you won't. Oj, no i po języku, no fuck! Nie byłem na to przygotowany psychicznie. Zrobimy może tak. No skończ mierzyć, Jezus. No, za mało miejsca w ciul. No skończysz z nim. Co on taki mocny dzisiaj? No, wa, ja wiem czemu, dobra. Dobra, pociechany. A przecież on już nie ma języka, to on z nami już sobie nie pogada. Będzie musiał pisać. Ale mówi. Czyli to nie był język.
To co to było? I don't understand. Well, why are you here? Walk with me, Mr. Church, and all will be explained. No, oczko mu nieźle podbili. Dobra, panie Church. Mamy przynajmniej ile? 150? Tak jest. Zaczynamy kolejną, tam nie będziemy się szczypać, że jest 16 minuta. O, nawet włosy mu poczarniały, patrzcie. Johnson told me what you intend. As it happens, the man who held me is the same one that you seek. His name is Silas Thatcher. That fancy lad is our slaver. Don't let his velvet tongue deceive you. A crueler and more vicious creature I've never known. What can you tell me of his operation? He hosts at least 100 men, more than half of whom are redcoats. All this for some slaves? Podpucha. Hardly. The no, mówiłem. The commander in the king's troop, in charge of the Southgate Fort. We need to find a way inside. Let me think on it. In the meantime, I'll attend to our final recruit. John Pitcairn's our man. I'll take you to him. W takim razie idziemy. Gramy. State your business. New recruit. More kindling for the pyre, eh? Well, go on then. To ma jakieś tutaj wejścia, widzę. Did you forget, sir? My commission is with General Braddock. When I'm not... Aha. No dobra. Czyli niezła wtyka. Co się patrzysz na mnie, no? Were you planning to announce yourself, or did you hope my men Sir, wouldn't notice your arrival? If you'll allow me to explain. Ho, ho, by all means. I should like very much to hear this. I have not deserted, sir. I am here under Commander Amherst's orders. Show me a letter bearing his seal, and you might be spared the gallows. I have no such thing. The nature of my work, sir, it's... It's the sort of thing best not put to paper. Haytham. General Braddock? I suppose I shouldn't be surprised. Wolves often travel in packs. Master Pitcairn won't be here for but a few weeks. I shall return him to his proper post once our work is finished. The devil's work, no doubt. It's bad enough my superiors have insisted. I grant you use of Charles. But they've said nothing about this traitor. You'll not have him. Edward, listen to reason. We're done here. See these gentlemen out. Co mi machasz pod nosem tym bagnetem? Zobaczymy jeszcze generałko, zobaczymy. What now? They'll chase us off if we try and return. We're done with this camp. As luck would have it, so are they. Come along. What are you planning? To steal Master Pitcairn. What? You'll see. Idziemy śledzić. W takim razie bardzo mi to pasuje. Idziemy dachem. No dachem nie ma za bardzo jak, także olejemy to. Mógłbym się teraz wbić, ale jest troszkę za wysoko niestety. Idźcie żeż w pizdu, no. Poszli. Ja teraz szybciutko tam przejdę od drugiej strony.
No już z koła nie widać. Najgorsze, że muszę się na nich patrzeć, tylko to tak, wiecie. To kitu trochę, nie? O Jezu, prawie mnie zobaczyli. Dobra, nawet nieźle idzie. Teraz naokoło. Teraz Charles zrobi siebie chyba debila, tak? Tak mi się wydaje. O, biedactwa. Skąd on miał syf też na dupie i plecach? Z tego błota, nie mam pojęcia. Tej misji mi się nigdy nie udało zrobić na 100%, nie wiedzieć czemu. Zarazem powiem, co zawsze robię źle. W sensie, co sprawia, że jej nie robię na 100%. Unhand him, Edward. You again. Let us go. And John Pitcairn with us. I will not have my authority challenged. Nor I. Put them all in chains. Dupę zjadzać te łańcuchy. I zawsze tutaj wzywają posiłki, no nie? Tam biegnie jakiś luj, którego chyba muszę zabić. Chodź tutaj! No właśnie. No właśnie, no. I zawsze, zawsze musi się... to wpieprzyć. Pudło! No, zabierzesz go w końcu! Jezu, ileż można! W ogóle to sekunda. No, musiał mieć gnoć. Oni mają straszne te długie, te gówna, nie? I oni mnie bardzo zabijają tym. Uderzy mnie, o fuck. Ile jeszcze ja go będę zabijać? Serio? Jak, no bo ja nie ogarniam tego menu, kuźwa. Sekunda, powiedziałem moment, wypindalaj, no fuck. Poza poświetloną strefę, w dupie mam waszą poświetloną strefę. Ba. No powiedziałem zabić go, tego gościa. Nie wiem, chyba tylko jeden był, nie? Dobra, teraz się będziemy bić tutaj. No bij go tam, bij go, bij go. Okej. I widzicie, jak teraz ładnie poszło? Super, bo nie poszli po pogówniane posiłki. W końcu zrobię tą misję na 100%. Po chyba piąty raz próbowałem. Traitor! Go on then! Join them on their fool's errand!
And when you find yourself lying... I assume you've good reason for causing all this madness. What is it you require of me? I'll explain everything on the way. Szybciutko wyjaśnisz, jak zwykle. No, także to by było dzisiaj na tyle. Dzięki wielkie za uwagę. Zapraszam na kolejny odcinek, w którym po pierwsze będziemy już w odkrytym Bostonie. Ja sobie tutaj będę biegał i w ogóle, żeby nam się już później lepiej grało, żebym znał jakieś trasy i tym podobne. Także może złapę? Nie złapę w życiu, złapałem! Dobre. Także, tak jak mówię, to byłoby na tyle. Macie refingi w opisie, macie lajka tutaj pod filmem, taka łapka do góry, może jej użyć. Co to jest? A, tutaj są, to są te przejścia też. Komentarz, subskrypcja, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!